Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi. Witam słuchaczy i zapraszam na podcast poświęcony wielokulturowości, utrwalonej w Kamieniu Bruśnieńskim, związanej z regionem roztoczańskim, czyli głównie Ziemia Lubaczowska, ale też Jarosławska czy też Lubycka. Kamienne krzyże i figury. To nie tylko wymiar religijny, to coś więcej, co postaram się tutaj Państwu zobrazować. Dlatego poznamy tu historię i etapy ewolucji kamieniarki, jej wartość społeczno-kulturalną i ludzi związanych z tym tematem. W małych społecznościach nie docenia się wielu kulturowych pamiątek historii. W wielu przypadkach stanowią one niewygodne relikty przeszłości. Tymczasem z perspektywy krajowej, czy też światowej, a nawet wojewódzkiej, jest to często największy atut regionu stanowiący o jego unikatowości. Kamieniarka, która rozwijała się w rejonie bruśnieńskim, pozostawiła po sobie jednolity, trwały ślad wyryty w kamieniu. Niewiele miejsc na świecie może się poszczycić utrwaloną w kamieniu wielokulturowością. To niezwykłe zjawisko społeczno-kulturalne jest dziś pamiątką po ludziach, którzy tu kiedyś żyli Żydach, Ukraińcach, Niemcach i Polakach. Wszyscy żyli obok siebie w względnej zgodzie do momentu, kiedy życie zakłóciły idee polityczne. Kamieniarka bruśnińska to przykład mówiący o tym, że jedyny sposób na pojednanie między ludźmi. Może się realizować dzięki działaniom na niwie kultury i sztuki. Jeżeli chcemy poznać kamieniarkę bruśnieńską, no to musimy zrozumieć też jej taki szerszy kontekst. Najbardziej znanymi takimi kamiennymi figurami czy też krzyżami w kraju są kamienne krzyże pokutne ze Śląska. Są to takie bardzo ciekawe zabytki, bo zasadniczo każdy z nich jest takim unikatowym zjawiskiem i też zabytkiem na Śląsku. Stąd stara się tam o nie dbać i opisywać je, oznaczać. Są one, można śmiało powiedzieć, powodem do, do dumy dla tamtejszych regionalistów i stanowią. Także atrakcję turystyczną. Kamienne krzyże pokutne występują praktycznie w całym kraju, tylko ich takie, właśnie, szczególne nagromadzenie jest w rejonie Śląskim. Drugim takim ciekawym przejawem związanym z kamieniarką czy obróbką kamienia są kamienne baby, które szczególnie w okolicach Podlasia można spotkać. Były to takie pogańskie rzeźby, które były. Często jakimiś tam obiektami kultowymi. One były też często przerabiane potem na, na krzyże, bo były dość podobne do, do krzyży w momencie, kiedy chrześcijaństwo wyparło pogaństwo z terenów polskich. Te dwa przejawy kamieniarskie, można śmiało powiedzieć, że troszeczkę jakby zatrzymały się i stanowią jakąś tam pamiątkę historii. Natomiast jeżeli weźmiemy trzeci taki ciekawy, na swój sposób spektakularny kamieniarski przejaw na skalę kraju i, i Europy, jakim jest kamieniarka bruśnieńska. To tu mamy przykład takiej rozwijającej się sztuki. Najstarsze kamienne krzyże z rejonu bruśnieńskiego pochodzą z okolicy najazdów tatarskich. Ostatni najazd tatarski był w 1672 roku, kiedy to Jan III Sobieski. Podczas wyprawy na czambuły tatarskie rozbił. Oddziały tatarskie już więcej się tutaj w tym regionie nie pojawiały. I po tych najazdach pozostało dość dużo mogił, ludzi, którzy zginęli podczas tych, tych wypraw tatarskich. I w związku z tym pojawiły się wtedy pierwsze kamienne krzyże, które są dość. Prymitywne na swój sposób, bardzo proste, w wielu wypadkach przypominające te kamienne baby z Podlasia, czy w niektórych przypadkach krzyże pokutne ze Śląska. Następnie takim ciekawym etapem rozwoju kamieniarki bruśnieńskiej to był okres, kiedy zniesiono pańszczyznę. W 1848 roku, gdy dano wolność chłopom i mogli się bogacić. Mogli sobie zasadniczo dopiero wtedy pozwolić na jakieś estetyczne rozwiązania związane ze swoją egzystencją, bo do tej pory praktycznie chłopi zajmowali się tylko przetrwaniem. Małych interesowały te estetyczne rozwiązania, jakieś zdobnicze. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać z dnia na dzień, praktycznie. Możliwość bogacenia się i wolność od pańszczyzny, bo. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że pańszczyzna wiązała się z darmowymi pracami, często ponad siły na, na pańskich polach. Także chłop za bardzo nie miał czasu na, na inne działania, musiał zrobić na siebie jeszcze, na pana. W momencie, kiedy uzyskał tą wolność, zdobył trochę też więcej wolnego czasu, możliwość bogacenia się. Jednocześnie weszły też przepisy sanitarne. Które nakazały przenieść cmentarze z obrębów placów świątynnych gdzieś poza wieś, poza jakieś ujęcia wody. Często to były jakieś pagórki piaszczyste, gdzie lokowano właśnie cmentarzyska. I o ile wcześniej za bardzo nie można było sobie pozwolić na coś takiego jak trwałe upamiętnienie, bo. Place świątynne były zazwyczaj małe, stąd były do, tam głównie drewniane krzyże, ale na trwałe upamiętnienia pozwolić sobie mogli tylko jacyś fundatorzy czy, czy, czy sponsorzy w danych świątyniach, w cerkwiach czy kościołach, czy też księża. W momencie, kiedy przyszedł ten czas zniesienia pańszczyzny i przeniesienia cmentarzy poza obręb świątyni, pojawiła się potrzeba wyróżnienia się, na, na cmentarzach, Bardzo dużo ludzi chciało też zamanifestować, można śmiało powiedzieć swój majątek, swoją pozycję społeczną, stąd szukali jakichś ciekawych, trwałych pomników właśnie nagrobnych w formie krzyży czy figur. Ja używam tutaj czasem zamiennie słowa krzyż i figura, bowiem tutaj w regionie bruśnieńskim na krzyże mówiono figury. Także w początku ci bardziej bogaci mieszkańcy, jak wójtowie, czy jacyś młynarze, czy, czy inni chłopi, którzy mieli więcej pieniędzy, którzy mogli sobie pozwolić na takie kosztowne pomniki, zamawiali w Starym Bruśnie kamienne krzyże. Tamtejsi kamieniarze, widząc popyt na coś takiego, zaczęli się specjalizować, zaczęli tworzyć te kamienne krzyże w coraz to bardziej zróżnicowanych formach. Taką bardzo ciekawą sytuacją, która rozpoczęła pewnego rodzaju trend stawiania takich kamiennych krzyży przydrożnych, można by powiedzieć, było zniesienie pańszczyzny, które na wsiach postanowiono oznaczyć w formie takich pomników, czy też trwałych dokumentów zniesienia pańszczyzny w formie kamiennych krzyży. Te kamienne krzyże zazwyczaj miały Napisy mówiące o zniesieniu pańszczyzny, więc były takim bardzo ważnym dokumentem dla ludzi na wsi, mówiącym o tym, że już nie ma pańszczyzny i mogli, w razie gdyby, jakiemuś właścicielowi ziemskiemu spodobało się pańszczyznę przewrócić, no to chłop miał dowód na to, pokazując krzyżę. Pańszczyzna została przez cesarza zniesiona. Oczywiście data 1848 odnosi się do Galicji, bo w zaborze rosyjskim Pańszczyzna została zniesiona troszeczkę później, w 1864 roku. Także, w sytuacji, kiedy wyobrazimy sobie taki krajobraz kulturowy w okolicy 1850 roku, to pojawiają się pierwsze kamienne krzyże na cmentarzyskach, jak i krzyże przydrożne, pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Wtedy też z tych takich prostych krzyży zaczynają one ewoluować w takie duże. Masywne krzyże, jeszcze takie są stosunkowo proste, ale posiadające już takie pierwsze płaskorzeźby z Chrystusem, bo do tej pory praktycznie tylko były krzyże proste, z jakimiś rytymi napisami. Kolejny bardzo ważny aspekt związany z fundacjami kamiennych krzyży przydrożnych, które. Też definiowały rzeczywistość, której mamy troszeczkę jakichś tam świadomości tego, jak to wyglądało, dzięki czy poprzez pandemię, która nas teraz tutaj osaczyła, to były zarazy, które wybuchały praktycznie w każdej wsi i, i pewnie pewnie co roku co jakiś czas większa zaraza, która miała większe żniwo we wsi. Stąd w momencie kiedy Epidemia pojawiła się we wsi i skosiła kilkadziesiąt osób. Bardzo często zakopywano takie osoby gdzieś tam z dala od wsi, czasem na cmentarzach. Na tych takich zbiorowych mogiłach mogły stanąć takie kamienne krzyże pamiątkowe związane z, zazwyczaj z ustąpieniem zarazy. To były takie krzyże, które miały potem jednocześnie bronić wioskę przed tym dopustem Bożym, bo ludzie kiedyś uważali, że Zaraza, która była zesłana przez Boga na wioskę, wiązała się z tym, że oni się źle zachowywali czy grzeszyli, źle się modlili, więc trzeba było takiego materialnego y, dowodu na to, że y, wioska jest y, dobra. Stąd właśnie taki dziękczynny, amienny krzyż na pamiątkę ustania zarazy we psi. To były też zazwyczaj takie dość duże, masywne krzyże. Pojawiały się wtedy też motywy czaszki i piszczeli, jakby pokazujące złowieszczy symbol związany ze śmiercią. Następnymi takimi, takim ważnym momentem w ewolucji kamieniarki bruśnieńskiej były był okres, kiedy to zaczęto szukać nowych wzorów, jakichś nowych rozwiązań, bo kamieniarze przez lata pracy z kamieniem doskonalili swój warsztat i z biegiem czasu postanowili wdrażać jakieś nowe wzory, które sprawiłyby to, że można było na przykład drożej sprzedać jakiś bardziej ciekawy wzór figury czy kamiennego krzyża. E, takim dobrym pretekstem można śmiało powiedzieć do wprowadzenia nowego wzoru dużo na to też wskazuje były żeliwne krzyże, które pojawiły się w okolicy 1870 czy 1880 roku i ludzie kupując te krzyże na, na targach czy jarmarkach e, zamawiali u kamieniarzy same praktycznie cokoły. Chcieli sobie mocować te te krzyże na kamiennych takich cokołach. Kamieniarze w, na swój sposób doskonale wiedzieli dlaczego ludzie wolą takie żeliwne odlewy niż, niż jednolite kamienne krzyże, z tego względu, że te żeliwne odlewy były bardzo ładne. Stąd dużo wskazuje na to, że któryś z kamieniarzy postanowił zrobić kopię takiego krzyżyka, podobnego do żeliwnego odlewu. Dużo na to wskazują właśnie wręcz takie kopiowane wizerunki z tych żeliwnych krzyży, jakieś tam dobnicze. I w tym momencie powoli zaczyna się już pojawiać trochę inny styl i nowe wzory. Kamienne krzyże już nie, są, nie składają się z podstawy jednego elementu, ale już jest podstawa soku i jeszcze krzyżyk wieńczący. Kolejny etap wiąże się z kolejną nieciekawą sytuacją. Historyczną jest to oczywiście I wojna światowa. Pierwsza wojna światowa obfitowała w dużo różnych klęsk, szczególnie tutaj w rejonie Roztocza. Tutaj były, przechodził front i dość dużo żołnierzy zmarło, dość dużo wsi ucierpiało. Najgorzej było po bitwach, kiedy to zalegające trupy wywołały. Epidemię cholery. Praktycznie każda wieś w tym regionie Jarosławsko-Lubaczowsko-Lubeckim i jeszcze w, tam, w dalszej okolicy, była dotknięta przez epidemię cholery. Pojawiły się duże ilości cmentarzy cholerycznych czy też y, jakichś innych pojedynczych pochówków ludzi, którzy zmarli na zarazę. I w momencie, kiedy skończyła się I wojna światowa i ustały te różnego rodzaju zarazy czy do Pusty Boże, pojawiło się sporo kamiennych krzyży na pamiątkę ustania wojny i, i zarazy. Można sobie już wtedy wyobrazić krajobraz rejonu tutaj lubaczowskiego i tych okolicznych miejscowości, też powiatów, które teraz są też po stronie ukraińskiej, gdzie było już sporo kamiennych krzyży na cmentarzach. Te cmentarze były praktycznie jednolite, jeżeli chodzi o, o nagrobki. Były to różnej formy kamienne krzyże, od tych starszych po te już takie nowsze wzory. Społeczeństwo powoli, po wojnie, dochodząc do jakiegoś tam, jakiejś tam kondycji finansowej, szczególnie y, mogło sobie pozwolić na kolejne fundacje, związane z jakimiś prywatnymi objawieniami, czasem uzdrowieniami cudownymi. Które za pomocą modłów szczególnie uważano, że, że miały miejsce, czy też szczęśliwy powrót z wojny, bo, bo sporo ludzi, którzy było tu wziętych do wojska, wróciło, mieli emerytury wojskowe, więc było ich stać na upamiętnienie swojej, swojego, można by powiedzieć, ocalenia od kul podczas wojny. Szczęśliwe urodzie, urodzenie dziecka, czy też inne wiele innych takich powodów powodowały to, że ludzie fundowali sobie takie kamienne krzyże, jako kapliczki, i były one używane do celów obrzędowych w danej wsi, ale były też pamiątką tego jakiegoś niezwykłego wydarzenia w życiu fundatora. Stąd na tych kamiennych krzyżach zazwyczaj jest fundator, jakaś tam modlitwa i data poświęcenia takiego kamiennego krzyża. W niektórych wypadkach. Jest jakiś tam zarys intencji. Także te wszystkie kamienne krzyże przydrożne, które możemy spotkać w rejonie Rostocza, według moich działań inwentaryzacyjnych jest ich już blisko tysiąc. Można tutaj sobie wyobrazić tysiąc różnych jakichś cudów, praktycznie indywidualnych, czasem też na skalę wioski, związanych z ustąpieniem zarazy, a także zniesieniem pańszczyzny. Warto zwracać uwagę na te kamienne krzyże, jako na pojedyncze, bardzo cenne. Obiekty historyczne. Mimo, że nie jest to teoretycznie jakaś wielka historia, przybycia jakiegoś wielkiego dowódcy czy, czy znaczącej osobistości, w której postawiono jakąś tam pamiątkę, tylko własnego, prywatnego cudu, na przykład uzdrowienia syna z jakiejś nieciekawej choroby. Ten ne. Element e, historii związany z kamieną bruśnieńską i kamiennymi krzyżami jest e, fascynujący. Czeka wiele różnych historii na kogoś, kto będzie chciał zgłębiać ten temat. My tylko liznęliśmy, można by tak powiedzieć to, tą sprawę, o ile te. Kamienne krzyże związane są głównie z grekokatolikami i katolikami, czyli często pojawia się tutaj żywioł niemiecki i podczas kolonizacji już zefińskiej, gdy pojawili się tutaj Niemcy, to oni także stanowili ten element żywiołu i żywiołu społeczno-kulturalnego, który pozostawił po sobie ślad, bo jak na przykład w Nowym Bruśnie pójdziemy sobie na cmentarz, to zobaczymy tam dość niezwykły obraz kulturalno-społeczny. Znajdziemy tam krzyże grekokatolickie z cyrylicą, czy też starocerkiewno-słowiańskim. Znajdziemy tam krzyże prawosławne, są tam pochówki katolików, ale też są tam pochówki ewangelików. Z pobliskiego Deutschbachu, czyli obecna Polanka Choryniecka. Ewangelicy niemieccy, którzy dostali tam swoją kwaterę na tym cmentarzu, dobili po sobie bardzo ciekawy obraz utrwalony w kamieniu, bowiem Ewangelicy nie mają tam często krzyży, tylko takie. Dość dziwaczne stelle w formie jakichś strzałek czy też czy takich jakby grzybków ze szwabachą. Ten cmentarz właśnie w Nowym Bruśnie, który ja nazywam nekropolią wielowyznaniową, jest bardzo ciekawym takim przykładem, który pokazuje tą wielonarodowość, wielowyznaniowość regionie i tutaj trzeba dodać jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, który jest związany z wielokulturowością tego regionu, czyli czynnik związany z kulturą Żydów. Żydzi tworzyli swoje społeczności, byli troszeczkę odrębni od tych religii. Chrześcijańskich, i o ile w większości Ukraińscy mieszkańcy Starego i Nowego Brusna zasadniczo byli główną siłą roboczą w kamieniołomach bruśnieńskich, to że były one dzierżawione przez Żydów. I Żydzi posiadali oczywiście też swoich kamieniarzy. W kamieniołomach bruśnieńskich ci górnicy przygotowywali materiał dla innych kamieniarzy w regionie i przygotowywali też takie. Kamienne płyty dla kamieniarzy żydowskich, którzy robili z nich macewy. Po prostej obróbce, bryły, u której powstawała macewa, kamieniarze żydowscy tworzyli takie dość unikatowe wzory można to nazwać kamieniarką ludową kamieniarką żydowską. Można śmiało powiedzieć, że żywią, jeżeli chodzi o Aspekt artystyczny i kamieniarką bruśnieńską związaną z katolikami czy grekokatolikami, głównie y, bazujący na samoukach, to w przypadku tak. Żydów było podobnie. Także byli tam jacyś majstrzy, którzy potrafili rzeźbić w kamieniu i tworzyli właśnie macewy. Znamy na przykład z imienia i nazwiska kamieniarza, który robił macewy w Choryńcu Zdroju. Był to Samuel Reinbach. Rzeźbiarze żydowscy, macewe krajcerzy byli też w innych okolicznych miastach, które spożyły, tworzyły społeczności żydowskie, bo wiadomo, że to były dość hermetyczne społeczności, a ten aspekt był związany z religią, czyli był dość taki restrykcyjny. Takim najciekawszym Obrazem, gdzie możemy zobaczyć blisko 2000 kamiennych nagrobków z kamiennego takiego budulca, jakim był Kamień Bruźnieński, to właśnie w Lubaczowie jest taka, taki najciekawszy przekrój historyczny, jeżeli chodzi o, o kamieniarkę żydowską. Tego cmentarza nie udało, może nie, że nie udało, co bardziej Niemcy nie zdążyli zniszczyć, co częściowo zostało zrobione już w Oleszycach, a w Wielkich Oczach czy, czy w Dzikowie w większych jakichś tam stopniach, czy szczególnie w Cieszanowie Niemcy kazali robotnikom rozbijać te macewy i robiono z nich drogi. Także te macewy, które przetrwały na Kierkucie w Lubaczowie są bardzo cennym takim obrazem ludowej kamieniarki żydowskiej, która też z biegiem czasu się coraz bardziej rozwijała, takim bardzo ciekawym przykładem Najstarszej macewy jest ta, która upamiętnia IT córkę Jakowa, która zmarła 6 y, Nissan 5488 roku, czyli 16 marca 1728 roku. Jest to najstarsza macewa w regionie. 1728 rok jest to bardzo ciekawa data pod kątem też kamieniarki, tutaj całej takiej regionalnej, bo zasadniczo nie mamy takich starych krzyży, które by miały na swój sposób tak zaawansowane liternictwo i, i dokładne. Stąd można śmiało powiedzieć, że to kamieniarstwo żydowskie było być może jakieś związane z pierwszymi, może nawet jakimiś takimi upamiętnieniami tego typu. Jeżeli chodzi o, o aspekty nagrobkowe. Niestety, Druga Wojna Światowa spowodowała to, że ten żywioł i, i ta sztuka związana z Żydami przestała istnieć. I mamy tutaj taki ogólny przekrój kulturowy związany z rejonem Lubaczowsko-Jarosławsko-Lubyckim, mniej więcej, który jest utrwalony w kamieniu bruśnieńskim. Już to pokazuje nam coś takiego, że te blisko tysiąc kamiennych krzyży przydrożnych, tysiące macew, może setki steli czy też nagrobków związanych z Niemcami i dziesiątki tysięcy kamiennych krzyży i figur chrześcijańskich tworzą majestatyczny zbiór, jeżeli chodzi o, o dość niezwykłą sztukę ludową, która była utrwalona w bruśnieńskim kamieniu mniej więcej na linii. 130 km od okolic Dołchobyczowa po, po okolice Przeworska. Idziemy bardzo duże nagromadzenie tych kamiennych figur bruśnieńskich. Ten bardzo duży zasięg, tak naprawdę, który można by powiedzieć, miał swoje centrum w Starym Bruśnie, pokazuje pewnego rodzaju fenomen tego ludowego rzeźbiarstwa, które. Się tutaj rozwijało do II wojny światowej. Holokaust Żydów, czy też e, zmiana granic e, polsko-ukraińskiej, na przykład, potem oczywiście akcja Wisła, powodowały zmianę systemu narodowościowego w, w tym regionie. Mamy tu praktycznie tylko polski żywioł, taki etniczny i narodowościowy z jakimiś tam domieszkami. Stąd. Trudno nam sobie pewnie dzisiaj wyobrazić takie społeczeństwo, dzisiaj w Polsce, gdzie obok siebie funkcjonowałyby te religie i narodowości, kultury. I no właśnie dlatego ten obraz, który, jak wspominałem, jest tutaj utrwalony w kamieniu, jest bardzo cenny. I poznawanie go od strony takiej na swój sposób niszowej sprawy, jaką jest sztuka ludowa. Pokazuje coś takiego, że faktycznie właśnie w tej, w tej sztuce coś tkwi takiego, co było w stanie to dla nas zatrzymać do dzisiejszych czasów, bo praktycznie inne elementy powodowały pewnego rodzaju konflikty, właśnie te czynniki polityczne są najmniej ciekawe i nie powinno się. Nad nimi za bardzo skupiać, bo trudno znaleźć na tej niwie jakieś porozumienie. A zasadniczo są to jakieś walki interesów, a jakichś większych interesów, a nie ma w tym za bardzo interesu zwykłych ludzi, którzy zasadniczo chcieliby jakiegoś spokoju i jakiegoś też rozwoju. O ile. Kiedyś ten czynnik artystyczny dominował tutaj i na różne sposoby był tutaj rozwijany, to dzisiaj my tej takiej tożsamości artystycznej tutaj, czy można nawet w całym kraju praktycznie nie posiadamy. Jest ona na swój sposób ujarzmiona przez jakieś ogólne trendy modowe i, i związane z tak zwaną miejską sztuką czy też uniwersytecką. Która zasadniczo ma za zadanie ukształtować coś, a nie wydobyć z człowieka jego indywidualność, unikalność, unikatowość. Właśnie to jest e, najcenniejsze, właśnie w kamieniarce bruśnieńskiej. Możemy w niej doszukiwać się naturalnych predyspozycji człowieka, do, do piękna, utrwalania jakiegoś e, zamysłu ponad e, te nasze codzienne. Obowiązki i ponadcodzienne życie, które wiąże się tylko z prostymi czynnościami, jak rąbanie drewna, czy też, czy też kopanie rowów, budowanie ścian, budynków, które to czynności mają za zadanie nam sprzyjać w codziennych jakichś tam działaniach. A aspekt artystyczny wiąże się z czymś więcej. Czymś właśnie kulturotwórczym. Ten właśnie aspekt kulturotwórczy jest czymś najcenniejszym, co według mnie i wielu innych ludzi ma potencjał do tego, żeby być zauważonym przez instytucje UNESCO i być może w przyszłości stać się dziedzictwem Polski, tych kultur, które tutaj uczestniczyły w tworzeniu tego niezwykłego zjawiska, jakim była kamieniarka bruśnieńska i stworzeniu. Takiego unikatowego zjawiska na światową skalę kulturotwórczego, pokazującego naturalne umiejętności i predyspozycje człowieka do szukania piękna, zgody i pokoju, które można utrwalić w kamieniu dla przyszłych pokoleń. Wysłuchali Państwo podcastu Wszyscy jesteśmy ze wsi Stowarzyszenia Folkowisko.